Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Fitness Anytime and Anywhere by Marzena. Dzisiaj ćwiczymy w moim ogrodzie. Jest dość wcześnie rano i jest to bardzo fajny pomysł na rozpoczęcie dnia. Ten trening to trening pilatesa, a właściwie połączenie ćwiczeń z pilatesa z bardzo intensywnymi ćwiczeniami. Także osoby, które myślą, że pilates to tylko ćwiczenia na macie, spokojne, nie. Ten trening będzie zupełnie inny. Będziemy ćwiczyli ostro, będziemy spalali bardzo dużo kalorii, bardzo dużo się pocili i tak, spalimy tkankę tłuszczową. Ten trening polecam osobom średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Będzie to super dodatek do treningowej porcji dla osób, które mają niedoczynność tarczycy, ponieważ właśnie on pobudzi Was każdego dnia, wzmocni dosłownie każdą grupę mięśniową. Co będziemy potrzebowali do tych ćwiczeń? Na pewno matę do pilatesa, może być mata do jogi, ale może być mniej wygodniej w takiej sytuacji. Dużą butelkę wody, jakieś wygodne ubranko, nie potrzebujemy tutaj obuwia. Natomiast potrzebna jest duża, duża dawka pozytywnej energii. Jeżeli taki trening Was interesuje, serdecznie zapraszam. Kochani, z ręką na sercu zapraszam Was na najlepszy trening, jaki w ogóle istnieje na moim kanale YouTube. Chodzi o pilatesa, właściwie połączenie ćwiczeń pilatesa i ćwiczeń z użyciem grawitacji i naszej masy ciała. Jak już wspomniałam, do tego treningu nie potrzebujecie żadnych przeborów. Zero. Tylko matę i dużo, dużo wody. Obiecuję Wam, że jeśli te ćwiczenia będziecie wykonywali regularnie, 3 do 5 razy w tygodniu, poczujecie ogromną różnicę już po miesiącu. Po 2 miesiącach Wasi znajomi i Wy będziecie już widzieli dużą, dużą zmianę w Waszym ciele. A chyba o to chodzi. Jest to kompletny godzinny trening i wiecie co? Dodałam naprawdę moją ukochaną muzykę, także będzie się nam fajnie razem ćwiczyło. Zapraszam Was do subskrypcji i do przeglądnięcia playlist. Tam znajdziecie dużo innych treningów. Wszystkie superowe. Słuchajcie, zaczynamy od rozgrzewki. Pozycja stojąca, troszkę się rozgrzejemy. Zaczynamy. Takie krążenia ramion do tyłu. Stopy, zobaczcie, troszeczkę ustawione szerzej niż ramiona, kolana lekko ugięte. Teraz unosimy klatkę piersiową i przy wydechu zaokrąglamy plecy. I znowu wdech, otwieramy ramiona, klatka w górę, wydech, zaokrąglamy. I kolejne krążenia ramion, tym razem do przodu. Starajcie się unieść ramiona w górę, a potem do przodu, tak luźno, jakbyśmy je chcieli opuścić. Skłony w bok, w prawo i w lewo. Staramy się tutaj sięgnąć raczej w górę niż w dół. I dodajemy sobie teraz troszeczkę więcej dynamiki. Jest to step out, czyli przenosimy masę ciała w prawą i w lewą stronę. Tu na wstępie chcę podkreślić, że tempo każdego z ćwiczeń to będzie Wasza indywidualna sprawa. Jest to trening dość trudny, ale będą też się przeplatały prostsze modyfikacje. Jedna ręka w górę, a potem obie i na zmianę. Jedna i obie. Sięgamy w górę. Rozgrzewamy te mięśnie skośne brzucha. Będą tutaj bardzo ostro pracowały. No i przede wszystkim trzeba się rozgrzać, żeby ten trening był bezpieczny. Dodajemy troszeczkę ruchu rotacyjnego i znowu sięgamy w górę, czyli bok i w górę. Rozciągamy. I znowu przy wydechu ruch i przy wydechu sięgnij w górę. Bok i w górę i w górę. I bok i jak najwyżej do góry. Za każdym razem nasz ruch jest troszeczkę dłuższy. I maszerujemy szeroki marsz plié. Jest to przysiad, który buduje takie smukłe i długie mięśnie nóg. Taki przysiad baletowy. Dbamy o to, żeby nie wypychać kolan do przodu, tylko na zewnątrz. Wyprostujemy sobie ręce do przodu na wysokość ramion i co kilka powtórzeń starajcie się pogłębić ten przysiad. Nie zmuszać się tutaj do niczego, tylko obserwować i słuchać swojego ciała. Jak się rozgrzejecie, ten przysiad staje się troszkę bardziej wygodny.
Lubię przysiady plie, bo one budują bardzo smukłe mięśnie. Dodajemy uniesienie pięty w górę prawa i zmiana lewa. Zwróćcie uwagę, że jednak masę ciała nie balansuje nam tutaj w prawo i w lewo. Cały czas bioderka poruszają się w dół i w górę. Zamieniajcie sobie prawa noga w górę, lewa, pięta, prawa i lewa. Ramiona cały czas nad biodrami. Przytrzymajcie plie chwileczkę i teraz uwaga, skłony. Dość takie dynamiczne i pulsujemy w dół. I jeszcze skłon. Prawo, w lewo i pulsik. 4, 3, 2, 1. Super. Prawo, w lewo i pulsujemy. Raz, dwa. Czujecie te mięśnie? Wiem, że to czujecie. W prawo, w lewo i pulsik. Dół, dół, dół. Jeszcze. Prawo, w lewo i pulsik. Dół, dół, dół. I jeszcze. W prawo, w lewo. Mocno sięgamy do góry. Po to się rozgrzewaliśmy. Dajemy, dajemy. Prawo, lewo i pulsik. Raz, dwa. Oj, te mięśnie płoną. Jeszcze. Prawa i lewa. Walczymy, walczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawa. Wiem, że to czujecie. Musimy to skończyć razem, ok? Nie odpuszczajcie sobie dzisiaj za dużo. I jeszcze w prawo i w lewo sięgamy cały czas do góry, a pulsujemy w dół. I jeszcze cały czas kolanka są ugięte. Te mięśnie naprawdę tutaj ostro, ostro pracują. I jeszcze sięgnij wyżej. Super. I dół, 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 dół. Prawa i lewa. I pulsik i naprawdę odczuliśmy ten segment. Głęboki wdech, nogi wyprostowane, wydech, skłon do przodu. Puszczamy luźno głowę tutaj. Luźno, luźno, luźno. Kolanka mogą być lekko ugięte. Chodzi tylko, żeby te pośladki i mięśnie tylne, czyli te hamstrings trochę rozciągnąć. Uwaga, wykrok, prawa noga. Przytrzymujemy tą pozycję i uwaga, będziemy opuszczać kolano do maty, a potem spinać pośladki i napinać mięsień czworogłowy. Zobaczcie, to są takie szybkie napięcia. Dół i góra, dół i góra. Zrobimy to razem. Uwaga i dół i góra. Mocno napinamy. Ten mięsień, który ma przyczep nad kolanem, to jest największy mięsień, będzie tutaj ostro pracował, ok? Nie chcę, żebyście przerywali. Chcę, żebyście naprawdę odczuli to ćwiczenie. W połączeniu z naszymi plie, oj, to naprawdę dało fajny, fajny wycisk. I wspinaczka górska. Zaczynamy. Uwaga, prawe kolano, lewo. Z przeskokami lub jedna noga za drugą. Możecie to robić troszkę wolniej. Kontynuujemy. Ja będę chciała Wam te ćwiczenia prezentować z różnej strony, tak żebyście wszystko dokładnie widzieli. Przytrzymaj deskę, całe ciało w linii prostej. Deska to jest bardzo fajne ćwiczenie, ale pamiętajcie, można je sobie ułatwić opuszczając kolanka na matę w ten sposób lub opuszczając przedramiona na matę. Kontrolujemy oddech i zmiana nogi. Lewa noga do przodu, wykrok, 90 stopni ugięcie i znowu wciskamy, właściwie tylko dotykamy matę tutaj tym kolanem, nie wciskamy. Chodzi nam tutaj, żeby dotknąć ją kolanem, a potem napiąć właśnie pośladki i włączyć do pracy mięsień czworogłowy. I dajemy. Dość szybkie, dynamiczne ruchy. Już po kilku powtórzeniach na pewno będziecie czuli Wasze uda. No ale słuchajcie, chyba po to to wszystko robimy, prawda? Jest to fantastyczne ćwiczenie, również fajnie nas rozciąga. Przeskoki, znowu wspinaczka górska. Zaznaczam, że możecie to ćwiczenie wykonywać tak szybko jak ja, szybciej lub wolniej. Powrót do pozycji plank. I uwaga, teraz będą takie sprinterskie wykroki. Zaczynam od lewej strony. Lewa noga do przodu i powrót. Lewa i powrót. Tak jakbyście się dosłownie szykowali do sprintu. Spróbujemy. Lewa i powrót. I znowu, uwaga, cały czas kontrolujemy tą pozycję. Wykrok i powrót. Wykrok i powrót. To jest świetny, dynamiczny stretch i myślę, że właśnie tego nam potrzeba. Staramy się za bardzo nie wypychać bioder do góry. One mogą być gdzieś na wysokości naszej głowy, ale nie wyżej.
Łączymy nasze palce stóp z naszą dłonią właśnie w tym wykroku. Trudne ćwiczenie. I zmiana. Prawa noga, wykrok i powrót. I wykrok i powrót. Dosłownie wyobraźcie sobie, że przed Wami gdzieś tam jest meta, to będzie szybki sprint i chcecie tak jak gdyby złapać tą energię, złapać tego bakcyla, żeby ten bieg był szybki. Dosłownie tak chcę, żebyście się czuli podczas wykonywania tego ćwiczenia. Mięśnie brzucha tutaj są zaangażowane, prawda? Jesteśmy w gotowości do startu, do sprintu. Może ćwiczą z nami jacyś biegacze, sprinterzy. Dajcie znać o sobie w komentarzach. Powrót do deski. I uwaga, przepychamy masę ciała w kierunku naszych pięt. Rozciągamy stawy skokowe, nasze plecy, pośladki, hamstrings, czyli znowu tylna część naszych nóg, naszego uda. Rolujemy się bardzo pomału do góry. I możemy również sobie to ćwiczenie ułatwić, wciskając jedną stopę w dół, a drugą unosząc w ten sposób. Chcę, żebyście pamiętali o tych wersjach. Kolanka mogą być lekko ugięte. I zawsze przy powrocie oprzyjcie się na kolanach, rolujemy te plecy. To jest bardzo przyjemne ćwiczenie dla naszych pleców i kręgosłupa. Tym ćwiczeniem zakończyliśmy ten pierwszy segment. Możecie mi nie wierzyć, ale to wszystko to była nasza rozgrzewka. Dopiero teraz zaczynamy, ostrzegałam. Będzie intensywnie. Tak, tak, ostrzegałam i mam nadzieję, że Was to nie przestraszyło. Zaczynamy trening od burpees. Pokażę Wam prostszą wersję. Zobaczcie, jedna stopa do tyłu, jest to przysiad, potem wypychamy stopę, a tu naciskam na moje dłonie tak mocno, jak tylko mogę. Druga opcja to wyskok do tyłu, czyli do pozycji plank wyskakują obydwie nogi dwukrotnie, bo to są podwójne burpees. Zobaczcie jeszcze raz. Przysiad, dwa wyskoki do tyłu i powrót do przysiadu i naciskamy na dłonie bardzo mocno, również dwukrotnie. Jeśli wybierzecie pierwszy stopień, to będzie prawa noga, potem lewa noga i powrót do przysiadu. Pozwolę tutaj Wam wykonać bardzo wiele powtórzeń, a to jest błąd, którego chcę, żebyście unikali. Takie pochylanie się na wyprostowanych nogach. To szkodzi naszemu kręgosłupowi, więc nie robimy tego. Uwaga! Ręce w górę, przysiad, wyskok, jeszcze raz do tyłu, do przodu, przysiad i naciskamy na dłonie. Jest to ćwiczenie dość trudne, ale znacie już opcje, jak sobie je delikatnie ułatwić, jeżeli na przykład jeszcze nie jesteście gotowi do tego autentycznego podwójnego burpee lub na przykład pod koniec czasami tego zestawu już czujecie, że ta Wasza forma zaczyna wyglądać troszeczkę gorzej, wtedy modyfikujecie i staracie się zrobić jeszcze kilka powtórzeń. Tempo tego ćwiczenia nie jest tutaj istotne. Chodzi nam o to, żeby powtórzyć je dobrze. Wiele razy, jeśli się uda, ale nie jest to priorytetem. Uwielbiam burpees, jest to świetne ćwiczenie. Słuchajcie, nie musimy używać żadnych przyborów, a ćwiczymy naprawdę znakomicie tutaj. Całe ciało, mięśnie brzucha, mięśnie głębokie, miednicy, nasze ramiona bez dźwigania hantli. Także to jest naprawdę coś, co modeluje całe nasze ciało, właściwie cały ten trening. Ja Wam gwarantuję, że jeżeli będziecie te ćwiczenia wykonywali, zobaczycie różnicę. Ja już po tym treningu zapewniam Was, że odczujecie bardzo dużą satysfakcję, że po prostu go wykonaliście i mięśnie będą troszeczkę bolały. Wykrok do przodu, prawa noga, 90 stopni ugięcie pod kolanem i uwaga, to jest niski lunge, czyli wykrok, a teraz sięgamy w górę, ręce w górę i w dół. Staramy się powtórzyć to ćwiczenie około 20 razy. Chcę, żebyście sobie liczyli, ile uda Wam się zrobić podczas tego segmentu i dokładnie tyle samo chcecie powtórzyć na drugą stronę. Zwróćcie uwagę, że moje kolano jest zaraz nad stopą, nie popycham go do przodu lub na boki, natomiast ta noga, która została w tyle, jest wyprostowana. Jest to taki troszkę nietypowy lunge z pilatesa, z jogi, który rozciąga zginacze uda.
Mięśnie, które jeżeli są zbyt spięte, powodują bóle kręgosłupa, więc warto poświęcić tutaj troszkę czasu i porozciągać te mięśnie. Już nie wspomnę o tym, że znowu wzmacniamy i modelujemy uda i pośladki. To chyba też jest istotne. Wdech, ręce w górę, wydech, opuszczamy ręce do ramion i dłonie wracają do maty, pozycja plank. I wracamy do pozycji stojącej. Maszerujemy tutaj, rozluźniamy na chwileczkę nasze ramiona, nasze dłonie też potrzebują przerwy i wracamy do podwójnych burpees. Dwa razy wyskoki i naciskamy na dłonie, tak jakbyście chcieli je mocno ze sobą skleić. Tu pracuje klatka piersiowa. To ćwiczenie bardzo ujędrnia biust. Tak, panie i panowie. I naciskamy na dłonie. W tym momencie pozwolę sobie wspomnieć, że nie ma ćwiczeń, które powiększają biust. Jeżeli gdzieś widzicie tego typu nagłówki, to ja Wam tutaj sprzedam to, że jest to kłamstwo. Lewa noga teraz wykrok i uwaga, wysoki lunge i pogłębiamy do niskiego lunge'u. I znowu staramy się wykonać 20 powtórzeń. Balansujemy tutaj, nasze stopy są na szerokość bioder. Natomiast ten wykrok jest bardzo długi, na tyle długi, że ta tylna noga, ta, która została w tyle, jest no, bardzo delikatnie ugięta, ale na pewno będziecie czuli, jak to miejsce, gdzie uginamy nogę, jest mocno rozciągnięte. To jest właśnie ten mięsień. Wdech i wydech, kiedy wracamy w dół. Wdech i wydech. Jest to trudne ćwiczenie, dlatego daję Wam tutaj swobodę wyboru tempa. Możecie wykonać tylko 10 powtórzeń. Dłonie wracają na początek maty, a my znowu rozciągamy nasz staw skokowy i hamstrings, pogłębiamy kość ogonowa do góry, tak jak poprzednio, dłoń za dłonią. W końcu zaokrąglamy plecy i rolujemy się w górę. Wracamy do pozycji plie. O, już wiecie, że ja to ćwiczenie uwielbiam. Słuchajcie, ręce przód i tył. Są one ugięte, nasze ramiona, w 90 stopni. Wypychamy łokcie do tyłu, do niewidzialnej ściany, której pewnie tam nie ma, ale musimy sobie ją wyobrazić. Także słuchajcie, wyobraźnia działa. A teraz dalej pulsujemy, ale naciskacie na dłonie, czyli ćwiczymy klatkę piersiową, a potem mięśnie pleców. Gotowi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, ściskaj. Raz, unieś prawą stopę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znakomicie. Znowu wypychamy łokcie 10 razy do tyłu. Nie opuszczamy łokci w dół. One są na linii prostej z naszymi ramionami. Po 10 unieś drugą stopę i pulsik. Raz, dwa, 3. Mocno naciskaj. Chcę, żebyście czuli tą klatkę piersiową, jak ona się napina. Ten biust się unosi, prawda? I uwaga, teraz znowu ręce przód i tył. Łokcie do niewidzialnej ściany. Znowu mięśnie pleców. Wspaniałe ćwiczenie, które no, mocno wzmacnia te często rozciągnięte i osłabione mięśnie. Niestety przy komputerze, przy telefonie ciągle się pochylamy, garbimy się i to mocno osłabia naszą postawę. I uwaga, wyprost rąk na zewnątrz, rozluźniamy i opuszczamy ramiona w dół, bardzo, bardzo dobrze. Kierujemy się w prawą stronę, to znowu wykrok i z tego wykroku przechodzimy do pozycji plank. Staramy się opuścić biodra tak na wysokość naszych ramion, może troszeczkę poniżej. Będą teraz unoszenia, wyprosty nóg do tyłu, jeden i dwa, wolne. A później kolanka na macie, pompeczka w dół i w górę. Oczywiście możemy tą pompkę wykonać bez tego podporu kolan. Czyli lewa w górę, prawa w górę i pompeczka w dół z ułatwieniem, czyli kolana na macie lub bez. Zwróćcie uwagę, jak ja wykonuję pompkę i potem zaproszę Was też do takiego wideo, które znajdziecie na moich pogadankach, jak poprawnie wykonywać pompki. To była cała pompka, trudna wersja, dla mnie osobiście też bardzo trudna, więc będę jednak korzystała z tego podporu na kolanach.
Nagrałam specjalne wideo, gdzie tłumaczę tylko i wyłącznie, jak poprawnie wykonywać pompki. Mam nadzieję, że poszukacie tego w moich playlistach pod tytułem Pogadanki. Mało osób je przegląda, nie rozumiem dlaczego, bo bardzo wiele osób wykonuje pompki źle, a warto się dowiedzieć, jakich błędów unikać. Słuchajcie, kontynuujemy. Dwie pompeczki, kolana od maty i znowu uniesienie. Prawa noga, lewa noga. Kontrolujemy tempo tego ćwiczenia. Nie chcę, żebyście tutaj dali grawitacji wygrać, żeby ona kontrolowała to tempo, tylko Wy. Czyli to jest taki powolny ruch w górę i w dół, w górę i w dół. Te ćwiczenia z naszą masą ciała są najwspanialsze, ponieważ pozwolą Wam na zawsze być w stanie dźwigać masę ciała. Nie zawsze będziecie musieli dźwigać hantle i przesuwać meble, ale dźwigać Wasze ciało zawsze, tak długo jak żyjemy. I im dłużej będziemy na tyle sprawni, żeby to robić, na tyle ten komfort naszego życia, jakość naszego życia pozostanie fajna. Prawda? I na zmianę prawa, lewa, uniesienie, kolanka w dół, pompeczka w dół i w górę. Trudne ćwiczenie, ale warto się tutaj wzmacniać. Jeszcze kontynuujemy prawa i lewa i kolanka w dół. Bardzo dobrze. Jest coraz ciężej, ale ostrzegałam, że to będzie trudny trening. Wiem, że skończymy razem. Wiem, że teraz się nie obijacie, prawda? Nie jest tak. Kolanka od maty. Unosimy nogę. Unosimy drugą. I pompeczka w dół. Pomalutku kontrolujemy. Staramy się jak najniżej opuścić właśnie naszą klatkę piersiową. I uwaga, odpoczywamy. Dajemy troszeczkę nadgarstką przerwy. Tutaj pozycja child pose, czyli dziecka. Bardzo fajna do odpoczynku. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale możecie być z siebie dumni. Łyczek wody rekomendowany. I słuchajcie, przejdziemy znowu do pozycji stojącej. To będą takie wykroki do boku i uniesienie kolana. To jest wykrok. Wypuszczamy ręce do przodu, a potem unosimy kolana i ręce w górę. Próbujemy jeszcze raz wykrok, plecy proste, zamach rąk i unosimy kolanko do góry. Możecie tutaj się oprzeć palcem stopy na chwilę lub pominąć ten podpór, jak Wam będzie tutaj wygodnie. Zwróćcie uwagę, że ta noga, na którą przechodzimy, czyli w tym momencie prawa, ta strona wygląda tak, jakbyśmy zrobili bardzo głęboki przysiad, czyli dalej wypychamy masę ciała w kierunku pięty, nie pozwalamy, żeby to kolano wychodziło poza nasze palce. Tempo tego ćwiczenia również zależy od Was. Ja wykonam tutaj 16 powtórzeń, ale wiem, że dla osób, które dopiero zaczęły ze mną ćwiczyć, 16 powtórzeń w tym okresie czasu będzie trudnym wynikiem, więc jeżeli zrobicie 12, to też jest wspaniale. Przypominam, że w pilatesie tempo nie ma większego znaczenia. W większości przypadków absolutnie nie ma znaczenia. Staramy się wszystko wykonywać poprawnie, a zapewniam Was, że w ten sposób się nauczycie dobrej techniki, będziecie utrzymywali lepszą formę i też rezultaty będą lepsze i szybsze. Szyja jest przedłużeniem kręgosłupa, mięśnie brzucha cały czas zaangażowane. W pilatesie każde ćwiczenie to ćwiczenie mięśni brzucha, przez to, że wykonujemy je wolne. Znowu pozycja plank. Wiem, że ją lubicie. Wyskok do tyłu i uwaga, zaczynamy znowu wspinaczkę górską, a potem dodamy sobie coś fajnego. Mogą być to wolne przeskoki lub szybsze, tak jak wiecie. Uwaga, unosimy lewą nogę do tyłu, utrzymujemy ją w linii prostej i pompeczka w dół, kolanka na macie wypychamy w górę. Jeśli to jest za trudne, to po prostu zrobicie zwykłą pompkę bez uniesienia nogi lub kolanka na macie będą również oparte, kiedy schodzicie w dół. To
To są te dwa ułatwienia. Uwaga, wyprost prawej nogi, schodzimy pomalutku w dół, opieramy kolana o matę, naciskamy na dłonie i powrót. Dobrze, rolujemy się w górę. Znakomicie. I będzie zmiana strony, czyli wędrujemy na drugą stronę maty, znowu wykrok, czyli side lunge, zamach rąk i kolano. Ups, mata tutaj powędrowała ze mną. To może się przydarzyć, także uważajcie, żeby jednak ten palec troszkę unieść nad matę. O, właśnie w tym momencie. A jak się przydarzy, to też nic się nie stanie. I unosimy. Oddychamy tak szybko, jak szybkie jest to ćwiczenie. Jeżeli wykonujecie je troszkę bardziej dynamicznie, to oczywiście, że nasze tętno będzie szybsze i nasz oddech też będzie przyspieszony. Natomiast jeśli robicie to troszkę wolniej, to ten oddech będzie wolniejszy. Więc słuchamy swojego ciała. Na pewno nie wstrzymujemy oddechu. Jeśli macie zamknięte usta podczas tego ćwiczenia albo w ogóle podczas tego treningu, to wykonujecie to źle. Nie będę tu owijać w bawełnę, powiem Wam tak, jak jest. Źle. Głęboki jest ten lunge, ten przysiad. Cały czas to jest od palca do pięty przenosimy tą masę ciała. A potem już stojąc na jednej nodze chcecie być bardzo wysocy, prawda? Czyli nie siadamy na przykład na jednej stronie biodra. Jesteśmy wysokimi tutaj osobami. Ramiona daleko od uszu, długa szyja, długi kręgosłup, najwyższa wersja nas. Taki ma być właśnie zasięg ruchu w pilatesie. Najlepiej, żeby taki zawsze pozostał. I słuchajcie, znowu wracamy do pozycji plank, czyli nasza deska. I znowu wspinaczka górska, prawa, lewa, tempo jest tutaj dowolne. Ja wybieram dynamiczną wersję dzisiaj. Oddech kontrolujemy. Świetne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Nie tylko ono wzmacnia mięśnie brzucha, ale spalamy tutaj tkankę tłuszczową z całego ciała, nie tylko z mięśni brzucha. Unosimy prawą nogę i pomalutku pompeczka w dół. Kolana na macie, wyciskamy. Jesteśmy znowu w plank i znowu wspinaczka. Prawa, lewa dynamicznie. To ćwiczenie właśnie nas przenosi do połowy treningu. Unosimy lewą nogę, pomalutku opuszczamy się w dół. Kolana i znowu jesteśmy w pozycji startowej. W klęku podpartym. Myślę, że woda aż się prosi o łyczka, więc odpoczynek. Mam nadzieję, że czujecie, jaki intensywny może być trening pilatesa. Szczególnie takie osoby, które nie wierzą, że można naprawdę osiągnąć super tempo w pilatesie, chcę przekonać do tego, że tak nie jest. Rainbow Dance, słuchajcie, uwielbiam to ćwiczenie, jest to, przypomina to taniec, prawda? I rysujemy taką wielką tęczę nad głową. Zobaczcie, ja tutaj najpierw robię tak jakby oparcie się na palcach stopy, przenoszę masę ciała w prawo, w lewo. Następnie możecie tą stopę poruszyć właśnie w tym kierunku, gdzie ta masa ciała się przenosi. To jest druga wersja tego ćwiczenia. Mocno tutaj będą pracowały mięśnie brzucha, przede wszystkim mięśnie skośne, które są zaczepione z tyłu. Uwaga, kolejna wersja, gdzie unosimy stopę do góry. Jeszcze trudniejsze ćwiczenie. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj nie pogłębiam tego pochylenia za bardzo, ok? Ja mam kręgosłup praktycznie w linii prostej, to są bardzo minimalne skłony. Musicie słuchać swojego ciała i zobaczyć, jak daleko dacie radę tutaj zabrnąć. Musimy to tempo kontrolować. Nie wykonujcie tego w moim tempie, tylko w swoim tempie, ponieważ nie chcemy tutaj oczywiście zamachnąć się za bardzo, ok? Kontrolujemy tempo, dobieramy sobie stopień trudności, 1, 2 lub 3. Łokieć wędruje wysoko nad nasze ucho, właśnie tam. Waszymi opuszkami palców rysujecie jak największą tęczę. I maszerujemy.
Ten marsz zabiera nas do kolejnego ćwiczenia. Głęboki wdech i przy wydechu unosimy kolana w górę. Ręce robią taki zamach, dość dynamiczny, natomiast siłą mięśni brzucha chcemy unieść naszą nogę. Noga jest ciężka i to sprawia, że to ćwiczenie znowu bardzo dobrze wzmacnia mięśnie brzucha, przede wszystkim dolne partie. Co jest fajnego w tym ćwiczeniu, to to, że wykonujemy je w pozycji stojącej i nie uginamy tutaj kręgosłupa. Więc halo dla osób, które mają bóle kręgosłupa, unikajcie brzuszków. Kolejne ćwiczenie w pozycji stojącej to będzie, uwaga, przysiad i wspięcie na palce. Ale nie ma tu wyskoku. Czy widzicie, że moje palce są przyklejone do maty przez cały czas? Zobaczcie, jak wygląda poprawny przysiad. Wypychamy masę ciała ku piętom, tak jakbyśmy chcieli usiąść na jakimś krześle, które mogłoby się znajdować za Wami, ale tam go nie ma, więc ani nawet nie myślcie o tym, żeby teraz usiąść. Ćwiczymy przysiad, wspięcie na palce. Przy tym wspięciu angażujemy całe nasze ciało, głębokie partie mięśni brzucha, mięśnie miednicy, pośladki, przywodziciele. Tak, przywodziciele tutaj muszą się też zebrać, żebyśmy po prostu utrzymali ten balans. No i staw skokowy się wzmacnia. Wykrok do przodu, prawa noga. I znowu, teraz tylko trzymamy ten wykrok i takie krótkie, szybkie krążenia ramion do tyłu. Całe ciało właściwie nieruchomo. Zmiana kierunku do przodu. Trzymamy ten lunge i kontrolujemy oddech. Jest bardzo przyjemnie. I zmiana nogi. Ręce na zewnątrz, napinamy mięśnie ramion. Mocno je napnijcie. Plecy proste, unieś klatkę piersiową, mocno, mocno, krótkie ruchy, to są takie krótkie kółeczka, zmiana do przodu. Kontrolujemy oddech, mięśnie brzucha, halo, napięte i rozluźniamy. Głęboki wdech i kontynuujemy, wysokie kolana, wydech. Przy każdym uniesieniu kolana chcę, żebyście słyszeli swój wydech. Przypominam kolejny raz, że tempo zależy tylko i wyłącznie od Was tutaj, dlatego nie liczymy tych kolan, po prostu wykonujemy je zgodnie z naszym oddechem. Spróbujcie unieść kolano troszkę do boku w ten sposób. Troszeczkę urozmaicimy sobie tutaj to ćwiczonko. Dlaczego nie? Jeszcze kilka razy. Unosimy do boku, prawa, lewa, prawa, lewa. Możemy oczywiście sobie zamieniać dwa kolana do przodu, dwa do boku. Wykrok, prawa noga, znowu lunge i znowu te dynamiczne krążenia ramion w tył. Szybkie, szybkie, tak jakbyście chcieli odczuć dosłownie, jak to powietrze się miesza, prawda? I zmiana do przodu, szybko, dynamicznie. O to nam tutaj chodzi. Napinamy te mięśnie ramion. Zmiana nogi. I znowu, nie ma tu żadnych przerw. I znowu do tyłu, krążenia, szybko, dynamicznie. I zmiana do przodu. Wiem, że już czujecie ramiona. I to o to chodzi. Znowu, teraz pogłębiamy lunge, czyli wykroki w prawo i w lewo. Naciskaj na dłonie. Plecy proste, szyja przedłużeniem kręgosłupa. Taka huśtawka w prawą stronę i w lewą. Obciążamy lewą stronę i prawą. Wdech i wydech. Mocno naciskamy, nie obijamy się tutaj. Wiem, że możemy w tym ćwiczeniu łatwo oszukiwać, ale jeżeli to robicie, to oszukujecie kogo? Tylko i wyłącznie siebie. Głęboki wdech, jest radość, przy wydechu ręce w dół. Oj, naprawdę zabrnęliśmy daleko. Łyczek wody i jesteśmy w połowie, a nawet troszeczkę dalej. Jest duma. Słuchajcie, robi się coraz cieplej, słoneczko jest wysoko i ja już naprawdę jestem całkowicie spocona.
ale wiem, że to jeszcze nie koniec, także mam nadzieję, że jeszcze ze mną poćwiczycie, zrobimy całość, będziecie bardzo, bardzo z siebie dumni. I jeżeli zrobicie całość, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo chcę wiedzieć, kto jest taki sprawny. Teraz będą ćwiczenia troszkę spokojniejsze, na macie, też szybkie, a jednak zobaczycie różnicę. Zapraszam. Przechodzimy sobie do pozycji siedzącej, ale nie będziemy siedzieć, ostrzegam, uprzedzam. Będą to ćwiczenia, które stabilizują głębokie mięśnie, mięśnie dna, miednicy i mięśnie brzucha. Czyli tu jesteśmy w takim delikatnym jakby odchyleniu, plecy proste i robimy takie wymachy. Prawa ręka, lewa ręka, trochę to przypomina nożyce. Kiedy to ćwiczenie zaczniecie wykonywać, zauważycie, jak jest trudne dla mięśni brzucha. I tutaj rolujemy się, każdy odcinek kręgosłupa po kolei, w dół do maty, ręce ostatnie. Przy wydechu rolujemy się od maty, wracamy do tej samej pozycji i znowu rolujemy się, plecy są zaokrąglone, wydech, ręce, głowa, ramiona i kręgosłup jest w linii prostej. I znowu, pomalutku, kontrolując to tempo, możemy sobie taki zrobić delikatny zamach, rolując się od maty. Jeżeli to ćwiczenie sprawia nam trudność, oznacza to, że no, głębokie mięśnie nie są jednak silne. I tutaj uwaga, criss-cross pokazuje Wam prostszą wersję, którą możecie sobie wykonać lub pod koniec zmodyfikować to ćwiczenie. Lub łokieć do przeciwległego kolana, wdech po jednej stronie, wydech po drugiej. Bardzo istotne jest to, żeby nie zaplatać tutaj dłoni za głową, tylko oprzeć sobie opuszki palców na uszach. I bridge. Robimy taki pulsik do góry, napinamy pośladki. Pulsujemy, cały czas pulsujemy jak najwyżej, ale łopatki są na macie. Powrót, criss-cross, prawa, lewa, wdech i wydech. Te zmiany pomiędzy jednym ćwiczeniem a drugim będą szybkie i dynamiczne. Robimy tyle powtórzeń, ile nam się uda w tym okresie czasu. I znowu mostek, unosimy pośladki, napinamy je. Naciskaj na dłonie i to pozwoli Ci troszkę wyżej unieść właśnie biodra od maty. I teraz otwieramy, zamykamy nogi, kolana na zewnątrz do środka. Staramy się bioder nie opuszczać w dół w tym ćwiczeniu. Tak, duży uśmiech też pozwala. Poprawia nastrój, pozwala nam wykonać wszystko lepiej i dłużej. Criss-cross, prawa, lewa. Mocno tutaj angażujemy mięśnie skośne, prawda? One tak biegną na ukos naszego brzucha i musimy naprawdę dodać tej rotacji, żeby coś tutaj poczuć. I znowu kolana na zewnątrz. Teraz połączymy sobie te dwa ćwiczenia, czyli biodra dół, góra, kolana na zewnątrz do środka. Dół i góra, napnij pośladki, na zewnątrz do środka. I tempo również tutaj no nie ma większego znaczenia. Jeżeli wykonujemy te ćwiczenia poprawnie, to one nam dużo dają. Jeżeli robimy je byle jak, tylko po to, żeby zrobić więcej powtórzeń, to tak naprawdę bardzo dużo tracimy. Dlatego nie chcę, żebyście tutaj liczyli, ile robimy, tylko skupili się na tym, jak to robimy. A robimy pięknie, criss-cross. Prawa i lewa. Unosimy łopatki od maty. Najpierw prawą, potem lewym. Znowu świetne ćwiczenie na mięśnie brzucha bez zbędnego uginania kręgosłupa. Teraz uwaga, będą wyprosty nogi w górę, czyli dalej jest ten most, ale już jesteśmy na jednej nodze. Wciskamy jedną stopę w matę i unosimy drugą nogę. Przy wydechu, prawda, bo zawsze wydychamy podczas trudności w tym ćwiczeniu, podczas tego trudnego momentu. Na pewno to uniesienie to jest ten trudny moment. Możemy sobie znowu naciskać na dłonie, żeby troszkę wyżej unieść bioderka. I wracamy do pozycji siedzącej. Jeżeli chcecie, to też jest dobry moment na łyczka wody. Ja najpierw pokażę Wam kolejne ćwiczenie. Zaczynamy na pozycji plank, ale tym razem jest to plank na boku. Jesteśmy na dłoni. Spróbujemy zrobić 8 powtórzeń w
pełnym plęku, a potem obniżymy tą pozycję do przedramienia. To jest trudne ćwiczenie. Można kolano oprzeć na macie tutaj. Zobaczcie, uniesienie nogi w górę, w dół, a potem tak jakbyśmy chcieli nawlec nitkę na igłę. W ten sposób, tak ćwiczenie się nazywa. I to jest ta wersja prostsza, level one. Tutaj musimy pamiętać, żeby napiąć jednak te pośladki, a nie tak zupełnie się oprzeć. Czyli na ukos i do tyłu i uniesienie nogi. Bardzo trudne ćwiczenie. Mam nadzieję, że zrobicie przynajmniej 4 powtórzenia w tym stopniu. A teraz uwaga, zmiana i już jesteśmy na przedramieniu. Ono nie staje się tutaj wcale o wiele prostsze. Tu też możemy sobie to drugie kolanko oprzeć na macie. Ale jest to ułatwienie dla naszego nadgarstka, prawda? Dla naszego ramienia również. Ja wykonuję 8 i 8 i przyznam Wam się tutaj bez żadnej ściemy, że jest to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Jeżeli tego po mnie nie widać, to bardzo dobrze udaję, że jest to dla mnie łatwe, bo po 8 powtórzeniach w dwóch tych pozycjach prawdopodobnie ja już wysiadam. Ale uwielbiam to ćwiczenie i zachęcam Was do tego, żebyście je poprawnie wykonali. Rozciągamy tutaj mięśnie skośne, kierujemy ręce sobie tak delikatnie na ukos. To jest fantastyczna pozycja każdego dnia, najlepiej pod koniec dnia, fajnie się rozciągnąć w ten sposób. I zmiana, zobaczcie, że tu jedna noga jest skrzyżowana przez drugą. Pozycja, opcja z kolankiem i zaczynamy. I ręka wędruje, uwaga, na ukos, w górę, w tył. I teraz noga do góry. I jest jedno. Tylko jedno. Tak. Jeśli ćwiczycie ze mną po raz pierwszy, bardzo jestem ciekawa Waszej opinii o tym treningu. Ja uważam, że jest to jeden z najlepszych treningów, które mogę Wam pokazać, na pewno jeden z lepszych na moim kanale, więc jeżeli Wam się podobał, dajcie mi znać, jeżeli Wam się nie podobał, to dajcie mi znać dlaczego, czy był za trudny, czy nie podobało Wam się, jak łączę te ruchy. Jestem na pewno ciekawa Waszych opinii, chętnie posłucham, natomiast ja Wam mówię, że jest to trening, który mocno przemyślałam i mam nadzieję, że zapiszecie go sobie w swoich playlistach i będziecie często do niego wracać. Nie ukrywam, że jest to trening trudny dla osób zaawansowanych lub średnio zaawansowanych. Na pewno osoby początkujące tutaj będą miały duże trudności, ale nie oznacza to, że nie zachęcam tych osób do ćwiczeń. Zachęcam je natomiast do zaglądnięcia do mojej playlisty Pilates i Yoga, gdzie znajdziecie przeróżne zestawy, również nieco prostsze. I od nich sugeruję zacząć tą podróż z Pilatesem, przygodę z Pilatesem. Na pewno nie chciałabym, żeby osoby początkujące się zniechęciły tylko dlatego, że te ćwiczenia będą trudne do wykonania, bo no, to jest trudny zestaw. I znowu rozciągamy tutaj ciało na drugą stronę. Niezmiernie przyjemna pozycja. To też zostaniemy w niej troszkę dłużej. I słuchajcie, wracamy do pozycji w siedzeniu. To jest takie jakby pozycja V. Mam tutaj na myśli ułożenie naszych nóg do reszty ciała. Otwierając i zamykając teraz ramiona w ten sposób, chcę, żebyście mocno zaangażowali mięśnie brzucha i starali się ustabilizować tą pozycję. Czyli nie chcecie widzieć tutaj raz, że Wasze stopy się unoszą od maty. Dwa, że Wasze ciało się zbytnio tutaj waha, rusza i rolujemy się pomalutku w dół, przy wydechu w górę. Nogi wyprostowane teraz, skłon do przodu, poczujemy, jak te mięśnie się fajnie rozciągają i znowu rolujemy się pomalutku w dół, przy wydechu do góry. Sięgamy nad głowę i skłon do przodu. Skłon do przodu jest bardzo fajny, zwłaszcza pod koniec dnia również czujemy, jak te mięśnie przy
dolnym odcinku kręgosłupa są spięte i właściwie te cały nasz kręgosłup jest taki obciążony, no niestety, nami, grawitacją, więc dobrze troszeczkę tą przestrzeń tam poluzować właśnie takimi skłonami. Mocno wydychamy, słyszycie swój wydech? Wtedy wiecie, że wykonujecie to ćwiczenie poprawnie. Dobrze, wracamy do pozycji w leżeniu na plecach, ręce wędrują nad głowę. Przy wydechu unieś prawe kolano, przytrzymaj tą pozycję i będą to pojedyncze wyprosty. Tu zmieniamy nogę i wydech. Będzie wdech i wydech po drugiej stronie. To jest pierwszy stopień trudności. Ja chcę, żebyście obserwowali teraz, jak te stopnie możemy sobie zmieniać i utrudniać i tylko je zmieniać, jeśli ta wersja poprzednia wydawała Wam się prostsza. Uwaga, level 2, czyli drugi stopień, dodajemy rotację i tylko jedną ręką już przyciągamy kolano, ale chcecie zaobserwować, że Wasze ćwiczenie wygląda prawie tak samo. Jeżeli coś się zaczyna zmieniać, to znaczy, że przeszliście na ten stopień za szybko. Uwaga, ręce do przodu i znowu zmieniamy prawe, lewe kolano, utrzymujemy ten sam zasięg ruchu, jest coraz trudniej i jeżeli jest za trudno, to wracacie do pierwszego stopnia i przyciągacie to kolano, pomagacie sobie rękami, bo mięśnie brzucha mogą tutaj nie dać rady lub utrudniacie sobie tą wersję, level 4 i tutaj sięgamy nad głowę. Oj kochani, ten stopień jest naprawdę trudny, żeby wykonać tą wersję poprawnie już na pewno musieliście ćwiczyć wcześniej i brawo, jeżeli Wam się udało zabrnąć tak daleko. Głowa na matę i myśleliście, że odpoczynek, a tu most i to jeszcze jedna noga w górę. Widzicie, ciągle Was czymś zaskakuje. Utrzymujemy tą pozycję, kontrolujemy oddech. Jest to trudna pozycja. Pomalutku zmiana nogi, unosimy bioderka, dbamy o to, żeby wyglądała ta pozycja pięknie po jednej stronie i tak samo pięknie po drugiej stronie. Staraj się unieść palec tej stopy wysoko w górę. Teraz uwaga, podwójne wyprosty nóg i przyciąganie tej nogi ku sobie. Albo złapiecie ją tutaj w stawie skokowym, albo za kolankiem, nad kolanem. I uwaga, prawa, lewa. Takie nożyce, one przypominają nożyce. Tu wzmacniamy mięśnie brzucha, również głębokie, ale też rozciągamy znowu hamstrings. Drugi stopień to znowu ta sama rotacja i przyciąganie nogi tylko jedną dłonią. Dynamiczne ćwiczenie, mocne, czujemy te mięśnie głębokie. Trzeci stopień również. Musicie tutaj przyglądać się, jak Wam wychodzi to ćwiczenie i albo sobie ułatwić w tym momencie, przejść do stopnia pierwszego, albo jeszcze dodać troszkę tutaj wyzwania i unieść ręce w górę. I tutaj te mięśnie płoną. A my pamiętamy o tym, żeby oddychać, kochani, oddychajcie. Odpoczynek zasłużony. Składamy stopy razem ku sobie, otwieramy kolanka i ręce wędrują nad głowę. Bardzo przyjemna pozycja. Otwieramy te bioderka, rozluźniamy troszkę mięśnie. I przy wydechu powrót. I przechodzimy do pozycji, taki stolik. Właściwie tak nasze ciało teraz wygląda, jak stolik. Unosimy bioderka prawie na wysokość kolan i uwaga, musimy tutaj wyczuć sobie balans. Będzie jedna noga, zaczynamy od lewej, unoszona w górę i w dół, natomiast nasza baza, czyli ta pozycja stolik powinna być niezmienna, czyli nie chcemy tutaj poruszać się na boki, dać biodrom możliwość opadania w dół i w górę. Nie. Zmiana nogi, palce są obciągnięte i ruch jest taki kontrolowany, prawda? Może to wygląda tak, jak ja bym wymachiwała tutaj nogą, ale zapewniam Was, że mam pełną kontrolę nad tym tempem, więc jeżeli wyczujecie, że u Was to jest zbyt szybkie, że to już są wymachy, to zwolnijcie troszeczkę i też lepiej odczujecie tak naprawdę to ćwiczenie.
Sama pozycja jest trudna, a my wykonaliśmy jeszcze te ruchy nóg, także pięknie, pięknie, pięknie. Kolejna pozycja też jest dość trudna. Jest to plank do góry nogami. Jesteśmy na przedramionach, łokcie są pod ramionami, biodra nad matą. Właściwie tutaj opieramy się tylko na przedramionach i na piętach. Całe ciało w linii prostej. Jest to no mega trudna pozycja i już Wam tutaj powiem, że jeżeli utrzymacie ją tylko kilka sekund, to musicie wykonywać ją częściej, wzmacniać tą tylną część ciała, ponieważ jeżeli wykonywaliśmy plank i daliśmy radę, a teraz nie możemy utrzymać tej pozycji, to coś nam to mówi, prawda? Że za bardzo skupiamy się na tej przedniej części, a pomijamy no właśnie wszystko, co jest z tyłu, co czasem nie widzimy i po prostu nas to aż tak bardzo nie obchodzi, a powinno. Możemy oczywiście tą pozycję utrzymywać takimi przerwami, dać sobie chwilkę odpoczynku, jakieś 5-10 sekund i spróbować jeszcze raz, ale nie chcę, żebyście rezygnowali zbyt szybko, także jeżeli wysłuchujecie teraz mnie na siedząco, to szybciutko wracamy. Zmiana pozycji, jesteśmy teraz na przedramionach i właśnie będzie wspomniany plank, czyli dokładnie to samo ćwiczenie, z dokładnie tym samym ciężarem, a dla wielu Was będzie ono o wiele prostsze. Dlaczego? Właśnie dlatego, że więcej ćwiczycie na mięśnie brzucha niż na mięśnie pleców. Bardziej ćwiczycie na mięśnie czworogłowe nóg niż na te, które są z tyłu Waszego uda. I po prostu pomijamy te grupy mięśniowe, które właśnie są za nami. Jest to bardzo niedobre, ponieważ w konsekwencji nasza pozycja pochyla się trochę do przodu. Więc tutaj może coś komuś udowodniłam, mam nadzieję, że nie oczywiście. Możemy tutaj podczas plęku ruszać sobie biodrami tak delikatnie na boku, możemy dodać takiego jakby pulsu, można nawet podczas plęku przechodzić na boki, troszkę do tyłu, unosić jedną nogę. Dla osób zaawansowanych mam coś fajnego, mam na mojej playliście plęk, który utrzymujemy 5 minut. I mam nadzieję, że znajdziecie ten trening, to jest w ćwiczeniach na mięśnie brzucha. Fajnie razem zrobić plank przez 5 minut, ja Was tam bardzo motywuję i jeżeli dacie rady, no to super. Słuchajcie, tym sposobem dobrnęliśmy już prawie do końca treningu i wiem, że pewnie najłatwiej byłoby teraz wskoczyć pod zimny prysznic, ale jest bardzo istotne, żebyśmy zakończyli jednak kilkoma ćwiczeniami rozciągającymi i takimi uspokajającymi. Nigdy nie kończcie żadnych treningów, a na pewno nie tak intensywnych, a bez tej części. Także to zajmie nam jakieś 7 minut, ale zapewniam Was, że warto. I w końcu ćwiczenia rozciągające i relaks. Zaczynamy podporze, w klęku podpartym, rozluźniamy bioderko na boki, potem zaokrąglamy plecy i rozluźniamy mięśnie szyi, spuszczamy głowę luźno w dół. Naciskając na dłonie, a potem robimy most zwodzony, unosimy brodę w górę i całe nasze plecy, ta linia pleców właśnie przypomina most zwodzony. Znowu zaokrąglamy plecy, robimy taki duży, duży garb i most zwodzony. Bioderka pozostają nam nad kolanami. Spokojny wdech i wydech. Zaokrąglamy plecy przy wydechu. I wdech. Spójrz, co jest nad Tobą. Następnie rozciągamy dłonie do przodu, rozciągamy całe ciało, unosimy kość ogonową w górę. Nasze biodra nie są jeszcze oparte na piętach. To nie jest pozycja dziecka. Chcę, żebyście tutaj bardzo fajnie rozciągnęli te wszystkie przestrzenie pomiędzykręgowe. Spokojny wdech i wydech. Wykrok do przodu, prawa noga, znowu 90 stopni ugięcie w kolanie. Opuszczamy lewe kolano w dół. To jest pierwsza wersja tego ćwiczenia.
Druga, możemy sobie unieść teraz klatkę piersiową w górę, ramiona nad biodrami i nawet delikatnie odchylić głowę w tył lub sięgnąć do góry, do nieba, do sufitu. Spokojny oddech. Przewspaniałe ćwiczenie na właśnie zginacze bioder. Jeszcze raz. Dłonie wracają do przodu maty, a my kierujemy lewe ramię ku prawemu, do prawego kolana. Robimy taki spinal twist, czyli taki skręt. I wracamy do pozycji poprzedniej. Znowu naciskamy, wyciskamy masę ciała w kierunku pięt, to jest pies patrzący w tył. Kość ogonowa skierowana w górę, wykrok do przodu, lewa noga, znowu to samo 90 stopni ugięcie, opuszczamy prawe kolano i możliwe, że tutaj zatrzymamy się. Musicie słuchać swojego ciała i dobrać te ćwiczenia do Waszych możliwości. Mam nadzieję, że ten trening Wam się podobał. Jeszcze nie skończyliśmy, ale w tym miejscu bardzo Was proszę, jeśli wam się te ćwiczenia podobały, to zapraszam na mój kanał częściej. Ćwiczmy razem. Ja będę dbała o to, żebyście zawsze mieli tutaj coś ciekawego do wyboru, do koloru, a Wy dbajcie o to, żeby znaleźć czas na te ćwiczenia. I znowu rotacja w przeciwnym kierunku, prawe ramię do lewego kolana, ręce, ramiona w linii prostej. Kontroluj swój oddech. On musi już teraz się pomalutku uspokajać razem z nami. Tutaj robimy znowu te przejścia. Prawa pięta w dół, potem lewa. Opuszczamy kolana na matę. Tym razem one są otwarte nieco bardziej. I znowu unosimy kość ogonową w górę, a klatka piersiowa opada w dół do maty. Otwieramy nasze ramiona jeszcze szerzej. Skierujmy tutaj sobie głowę na bok, tak żeby troszkę rozluźnić jeszcze te mięśnie. Tak, jeśli ćwiczymy na świeżym powietrzu, to zawsze jakiś piasek albo liście znajdą się z nami na macie. Słuchajcie, kolejna pozycja to jest tym razem taki twist kręgosłupa, ale zaczynamy od prawej nogi, kierujemy to kolano na przeciwną stronę maty, a ręce ustawiamy w linii prostej. Również nasza broda, czyli skręt szyjnego odcinka kręgosłupa, będzie w przeciwnym kierunku niż nasze kolano. Możecie tutaj zostać o wiele dłużej. Ostatecznie zmienimy stronę, ale jeżeli czujecie, że Wasze ciało dobrze reaguje na tą pozycję, na ten skręt, to pozwólcie sobie zostać nieco dłużej na każdej stronie i po prostu kompletnie się rozluźnijcie. Wdech przez nos i wydech przez usta. Tym razem już taki swobodny, niewymuszony, bardzo, bardzo zasłużony odpoczynek. Jestem z Was mega, mega dumna. Słuchajcie, cykady już się wydzierają, wyjątkowo tak wcześnie rano. Chyba to już oznacza, że czas kończyć. Mam nadzieję, że trening Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy taka wersja pilatesa Wam się podoba, bo mam bardzo dużo pomysłów i chętnie się z Wami tymi treningami podzielę. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia i do następnego.